Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek RWDG. RWDG pokolenie 8, Mag Anubis, który zakochał się w wampirce, która aktualnie stała się już człowiekiem, ale to wszystko to jest dosyć skomplikowane, więc jeżeli chcecie poznać całą historię Maga Anubisa Brinkstona, zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia wszystkich odcinków, a nie tylko i wyłącznie tego. A warto, bo seria jest dosyć taka klimatyczna. Kochani, dzisiaj nagrywam w troszkę innych warunkach niż zwykle, więc jeżeli będziecie słyszeć jakieś trzaski, piski, ruchy, życie i w ogóle, to aktualnie jestem w domu rodzinnym, gdzie nie jestem sama, to raz, dwa, siedzę na krześle, które kiedyś wam powiedziałam, że już jest pełnoletnie, więc wydaje różne dźwięki, jak się człowiek na nim poruszy. I ogólnie nagrywam też na starym mikrofonie, to też jest Blue Yeti, ale on ma pewne różne takie swoje konflikty. Znaczy mam nadzieję, że nie będziecie widzieć jakieś, słyszeć, widzieć jakieś różnicy, ale tak mówię, gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego na przykład może coś brzmieć inaczej, albo jakieś dźwięki w tle. Także wiecie, wszystko jest zależne od miejsca, w którym nagrywam. Także tyle. Co jeszcze chciałabym wam powiedzieć? Dzisiaj będziemy sobie kontynuować naszą podróż. Chciałam powiedzieć, czemu podróż? Naszą wizytę, ponieważ wpadliśmy sobie tutaj do Anat i do Trupomira na jedzenie. Jest też z nami Nutka. Nutka się śmiejecie, że jest najbardziej gadka na podryw, na pewno najbardziej poszkodowana z tego domu, ale niestety w RWDG zawsze tak jest, że ktoś jest bardziej poszkodowany, ktoś jest mniej poszkodowany. Może Anubis ty z siostrą chociaż porozmawiaj. Afrodyta Brinkston. Hej, podobno ty i Trupomir. Afrodyta, nasza zmarła mama, do nas wyzwania. No to jest w ogóle cud. Jak wiecie, w poprzednim odcinku Anubis oraz Flair zostali odmłodzeni. Odmłodziłam też Anat i Trupomira, bo jednak stwierdziłam, że może tak będzie lepiej. Więc wszyscy są w wieku Nut, więc Nut się bardzo cieszy, że bliźniacy są w jej wieku. No kurde, coś się stało, że są w moim wieku, nie? Przecież był starszy ode mnie Anubis oraz Anat. Także oni w ogóle nie wyglądają jak rodzeństwo. W sensie Anat wygląda jak rodzeństwo Anubisa, ale jednak Nut jest bardzo taka inna, jest bardziej do mamy podobna, a nie bardziej do ojca, bym powiedziała, ale nieważne, no porozmawiaj z nią o ciepłej pogodzie, w ogóle takie wiecie, typowo rodzinne pogawędki, żeby tutaj jakoś te relacje nawiązać, żeby to było jakoś w miarę tak fajnie, a ty z tego co kojarzę miałeś się zapoznać z kuzynostwem, rób głupie miny. W sensie w moich rejonach mówi się na to kuzynostwo, ale na przykład wiem, że w rejonach mojego chłopaka to są jakieś siostry, bracia, cioteczne, stryjeczne i w ogóle ja się tą nomenklaturą nie posługuję, więc wybaczcie dla mnie, dzieci rodzeństwa mojej mamy czy taty to są kuzyni dla mnie, w sensie tak się u nas bardziej używa. Ale myślę, że każdy wie o co chodzi, tutaj no wiadomo są różne jakieś takie rejonowe. W różnych końcach Polski różnie się mówi na niektóre rzeczy, ja staram się raczej mówić tak ogólnie zawsze, żeby każdy wszystko ogarniał, nie wplatam tutaj raczej regionalizmów. Ale myślę, że kuzyn to każdy ogarnie. Tak tylko się tłumaczę, jakby ktoś chciał się dziwić. Że dlaczego tak, a nie inaczej. O Boże, dziecko, idź. Idź, bo wyglądasz... Jezus, zaraz tutaj dramat z tobą będzie. Może cię w żłobku ktoś ogarnie. Co wy macie taki nastrój podły? A ten pokój jest dla nich idealny, dla dwójki dzieci, nie? Tutaj jeden pokój, tu drugi pokój i oni sobie żyją swobodnie w tym domu. Cały czas się boję, trzeba by na pewno mi się dźwięk nagrywa, Jezus, no jest dramatyczne. Przytocz scenę z filmu, bo wy film oglądaliście. Rozmawiaj o ciepłej pogodzie, także... No myślę, że to będzie fajniej tak. Rozmawiaj o zabawkach. Powiedziałam wam, że chcę trochę też rodzinnie pograć tym RWDG, bo nie chcę się za bardzo jeszcze żegnać z tym pokoleniem, więc tutaj jeszcze trochę sobie będziemy siedzieć. No mam nadzieję, że was to nie zabije, że lubicie takie rodzinne też rozgrywki. Hermetyczny dowcip. Rozmawia o ulubionym zwierzęciu. Udziel porad dotyczących naprawiania. A może ty mu zrobisz? Nie magiczny pojedynek, tylko zaoferuj trening magiczny. Bo ty jesteś bardziej taki magicznie uzdolniony niż trupek. A ty sobie tutaj usiądziesz. Cały czas się boisz, że nas w ciąży.
Ktoś z was powiedział, że ona jest w ciąży, ale ona nie jest w ciąży, bo sprawdziłam aż w MC Command Center, bo mnie przeraziliście. Właściwie chyba ja nie chcę kolejnego dziecka dla niej. Czekaj, 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 weź tutaj MC Command Center, ciąża, aktualna liczba dzieci 3, wolne miejsca w rodzinie 4. Więc ona żadnej ciąży tutaj aktualnie nie ma. Może gdzieś tam później jeszcze o czymś pomyślimy. Na razie przecież mamy tutaj Starlight małą. I ona chyba ma urodziny dzisiaj, Starlight? A tak, ma zarówno Selenka, jak i Starlight. Jezu, oni są świetną rodziną. A nie, czekajcie, po co ona nam? Nie, idź sobie. Zaczniemy sobie od najmłodszego. Jezus, jak ona się źle czuje. No jak ona się źle czuje, ale to przecież nam się nie uda ją ogarnąć. Nie ma nawet takiej opcji. Chyba, że ty się sama tutaj przeteleportujesz. Młody. Helios. Helios, zajmiesz tę łazienkę, skorzystasz, weźmiesz prysznic, pójdziesz spać. Wprawdzie nie jest brudny, wiem, ale ja zawsze tak robię. Jak już korzystają wieczorem czy tam rano, to ich wysyłam. Tu. Anubis, możesz sobie poczekać? Nie, no właściwie możemy cię tutaj już wykorzystać, żebyś skorzystał. Wziął sobie szybki prysznic i poszedł spać. A ty tutaj też mi pójdziesz. Ty, skorzystaj. No tak, ona padnie, biedna. I zaraz się zesiusia pewnie. No nie, wiesz co zrobisz? Możesz dać jedzenie, w sensie przynieść jedzenie, porcję jedzenia córce? Czekajcie, bo tutaj powinna być chyba... Coś mi się kojarzy, taka interakcja, ale nie pamiętam, czy to jest w części 2, 3, czy też może 4. Weź jedzenie dla Simki o imieniu Selenka. I możemy jej dać, nie wiem, kanapka z serem i szynką? Nie uwierzycie? Ogarnęłam, znaczy prawie ogarnęłam. Tutaj jeszcze chciałabym, żeby może Anubis poczytał do snu młodej, więc on wstanie i podejdzie, bo trochę się zdrzemnął. I potem myślę, że Anubis będzie mógł też wykąpać Kuramę, bo Kurama jest brudny. Natomiast na razie tutaj sobie stanie Flerkę, już nie męczę, Flerka poszła spać, no bo ona jest zmęczona tutaj, więc nie ma co jej dręczyć. A młody Helios tutaj tylko prysznic. A czemu się nie... Co z tobą, Helios? O co chodzi? Czasami mam wrażenie, że te interakcje im się kasują. Tak przynajmniej to wygląda. Czytaj Since do snu. Ona ma mało zabawy, dlatego chcę jej poczytać do snu. A właściwie wiecie co? Chyba sobie daruję na razie kąpiel Kuramy i poczekam z Kuramą do następnego dnia. Gdzie idziesz? Dzień dobry, Anubisie. Choć wręczysz mu róże. To tak trochę nie pasuje, no ale... Czy nie pasuje? A dlaczego w sumie nie pasuje? Pasuje, a czemu by nie? Piękny kwiatuszek. Dla kwiatuszka od kwiatuszka. I cringe. Cringe. I lecisz tutaj się ogarnąć, nie? Wpadałoby. Ale myślę sobie, że obudzimy młodą, bo młoda jest tutaj taka nieogarnięta. Ja bym chciała, żebyś ty może... Kąpiel z bąbelkami. Ogarnęła. Ty pójdziesz, wykąpiesz Kuramę, bo Kurama też jest brudny, z tego co kojarzę. O Jezu, Kurama. W ogóle to jest straszny minus posiadania lisów w rozgrywkach. Czekaj, zresetuję cię. Bo on ma tu jakąś interakcję tutaj jeszcze przytrzymywaną. Bardzo też tego nie lubię, jak to się tak dzieje. Kąpiel dla Kuramy, czy tobie się zresetowało? Tak, tobie się zresetowało, ale robisz... kąpiel dla Kuramy, kąpiel z bąbelkami. Nie wiem, czy można dziecko tutaj wykąpać. W sensie tak, ja wiem, że w tych prysznicowannach można, ale czy po prostu to się nie zbaguje jakoś, że ona nie może. Wiecie, jak to jest z Simsami? Ty sobie zdobywaj nowych przyjaciół w szkole. Nie musisz mieć jakichś piątek, szóstek, bez przesady. Żyj! A zabawa jej wzrośnie? Rośnie! Rośnie zabawa! O, Afrodyta. Co ta Afrodyta cały czas od nas chce? I zrobimy magia, zaklęcia, arcypychota. Nie wiem, co tym razem na śniadanie wyczarujesz, ale mam nadzieję, że coś fajnego. Wiecie, że live się szykuje, że domeblujemy ten dom. Nie mogę w to uwierzyć, że się dałam na to namówić. W sensie na te drzewko.
Ty nigdzie nie schodzisz. My musimy postarzyć przecież. Więcej opcji postarz. Anubis, ty też nie robisz arcypychoty. Boże, zapomniałabym, że przecież my mamy ich przebrać, bo już dorastają. Ja pierdzielę, gotuj tort. Chodź, gotujemy tort. Nisko słodzone ciasto z mączki z chleba świętojańskiego i kokosa. Nie, mam nadzieję, że da się w to świeczkę wcisnąć. Jeszcze tego nie piekłam, więc... Idziemy postarzyć, żeby nie było, żeby wszystko tutaj było widać. Urodziny Starlight oraz naszej Sary, a tutaj mamy urodziny Heliosa. A to dużo później. Od kusyna prezent możesz mieć. Oczywiście cecha niezależna, bo to jest moja ulubiona cecha. Ale masz oczy po mamie. W sensie fiolety nawet, bo ona chyba jako człowiek miała fioletowe, z tego co kojarzę. Nie wiem, jakie ona ma pod tymi soczewkami czerwonymi. Powinna mieć czerwone, tak jak za wampirzego życia, bo jakby ona już nie ma tych swoich naturalnych, takich wiecie, ludzkich. Fioletowe masz. No cóż, zmienię ci, tak jak wam wspominałam, zmieni jej ten kolor na kolor Anubisa, czyli taki turkus w simowym kolorze oczu, a w soczewkach to jest taki błękit, żeby tutaj jednak ten Anubis też był, bo szkoda mi, że nikt nie odziedziczył jego koloru oczu, a ona piękne oczy. Wpisujemy sobie kod. Ale jeszcze nie wchodzę, ponieważ najpierw upieczemy to ciasto i jak upieczemy to ciasto, to będziemy się zajmować pogadaj z nową. Oj, też masz włosy po mamie. Dobrze, że chociaż jedno dziecko dziedziczyło po ojcu kolor. Wszystko jest do matki podobne, po prostu wszystko. Ty możesz tu podejść? Złośnico, Seleno wampirze. Ona ma kamień magiczny tutaj w wyposażeniu, ale ona w kasie jest oznaczona jako wampir, a wiemy bardzo dobrze, przynajmniej ja mam nadzieję, że wszyscy z was wiedzą, że hybrydy w czwórce, one były możliwe, ale nie do końca dobrze działały. Teraz ponoć aktualizacja miała zlikwidować całkowicie hybrydy. I mówię o tym dlatego, że skoro w kasie jest czytana tutaj Selenka jako wampir, to ja ją zostawię jako wampira. Tak samo zrobiłam z Heliosem, że w MC Command Center po prostu upewniłam się, że on na pewno będzie czarodziejem, bo kas go też wskazywa jako czarodziej i pomyślałam sobie, że tak będzie najlepiej. Wprawdzie tutaj pobocznymi zadaniami było stwórz sobie jakąś tam hybrydę i w ogóle, bo wtedy można kombinować, ale jak już wspominaliśmy, one wywołują błędy, to jest jakiś cel opcjonalny. Cel opcjonalny to, przypominam, jest cel, którego nie trzeba wypełniać. Powiem, że nie każdy to wie. Dobra. Dodaj świeczki urodzinowe. Zmień sobie strój. I... schowaj, pomóż zdmuchnąć świeczki. O Jezu, Jezu, Jezu! Pomóż zdmuchnąć świeczki. Selena. O, dzisiejsza poczta została doręczona. Rachuneczki! Rośnij zdrowo, purchlaczku. W sensie purchlaczek to dziecko, jakby ktoś nie wiedział, przypominam. Selena zmieniła grupę wiekową. Gdybyśmy jej losowali, to wyszłaby jej znawczyni sztuki. A to by nawet do niej pasowało, bo chowając się w takim domu, to by nawet jest jaka Ania z Zielonego Wzgórza. O matko. No dobra, no może być kreatywna, no sorry, no nudne to ja wiem. O Jezu! Ale mega, dobra, lecimy sobie teraz do zmiany, przypatrzymy się zarówno jednej i drugiej córeczce. A jeżeli chodzi o wygląd, to bez przeróbek prezentuje się ona nam w ten sposób. Ma takie czerwone oczy, no bo wiadomo, po mamuśce jest oznaczona jako wampir. A Starlight? Starlight jest człowiekiem! Jezu, jak super! Ale zmieni jej te oczy właśnie na takie, jak ma Anubis, bo wszyscy mają niby czerwone, fioletowych nie zostawiam, bo fioletowe jakby Flair straciła, tracąc swoje człowieczeństwo, tak można powiedzieć, więc ja jej zmienię na te, które ma Anubis, bo szkoda mi, żeby po prostu nikt ich nie miał. I widzimy się za chwilę, jak już dziewczyny sobie przerobię. Panie i panowie, zakończyłam wreszcie przerabianie i jestem z niego bardzo zadowolona, więc trochę wam o nim opowiem. I też małe przerabianie zrobiłam, jeżeli chodzi o Heliosa, dlatego że
No dobra, zacznijmy sobie od Starlight, skoro ją tutaj mamy. Jak mówiłam wam, zmieniłam jej oczy. Wiem, że te brwi są alfa, ale bardzo mi się nie podoba połączenie brwi tych takich maxisowskich na Toddlerach. Cały czas pamiętam i zapominam. Pamiętam i zapominam, że muszę po prostu pobrać odpowiednie brwi, które będą dużo lepiej wyglądały i dużo lepiej się prezentowały właśnie na twarzy naszych Toddlerów. Tutaj macie sukienkę w stroju codziennym, do tego są rajstopy i oczywiście też buty. Jeżeli chodzi o pozostałe stroje, to tutaj wszystko jest w odcieniach czerwieni, dlatego że bardzo mi to pasuje klimatycznie do rodziny Brinkstonów z pokolenia 8 RWDG. Oczywiście to biel, czerń i czerwień są motywem przewodnim tej generacji. Co mamy dalej? Piżama prezentuje się w ten sposób. To jest ta sama, którą miała Selenka, jak była mała. I tutaj macie strój zimowy i właściwie tyle stroi robiłam, stwierdziłam, że nie będę wszystkich robić, bo też nawet nie ma co, w większości tych rzeczy i tak nie wykorzystałem, wiem, że ten strój zimowy raczej też nie będzie wykorzystywany, no chyba, że wybierzemy się w góry z naszą simową rodziną, ale to nie wiem, dajcie mi znać, czy chcielibyście, a właściwie to jest dobry pomysł, żeby się z Brinkstonami wybrać w Komorebi, Komorebi to jest, czy Komerebi, zawsze nie wiem, czy Kome, czy Komo. Ale no nieważne, wiadomo, otoczenie z najnowszego rozszerzenia. Zmieniłam Heliosowi strój codzienny, bo chciałam, żeby był bardziej jakiś taki klimatyczny, jeżeli o to chodzi. Tu zmieniamy ci kolor brwi na ten. Klimatyczny w sensie bardziej taki elegancki, ale zostawiłam trampki, żeby nie było, że znowu bez, z taką przesadą. A jeżeli chodzi o Selenę, przepraszam, Selena Starlight, będą mi się mylić. Selena dostała dwa warkocze, które bardzo mi się kojarzą z tą dziewczynką z Adamsów, którą pewnie kojarzycie też. Szczególnie jeszcze jak ma taką sukienkę i wiecie, ale pomyślałam, że prezentuje się naprawdę w tym bardzo fajnie. Selenka jako dziecko wygląda w ten sposób. No, ma taki wampirzy vibe bardzo mocny, więc fajnie, że została tą wampirzycą, czyli taki wypadek przy pracy, jeżeli chodzi o Anubisa. To jest jej strój oficjalny, strój do snu jej jeszcze zrobiłam, taki świąteczny, bo teraz mamy klimat świąt, więc przynajmniej ona niech w piżamie wygląda świątecznie. Tutaj macie, co wy jeszcze macie tutaj dla niej zrobionego? Chyba gorącą pogodę właśnie i zimną pogodę mamy zrobioną. Ona nie ma czapki, więc może jej czapkę założymy. Kurde, to komu Komorebi mi się naprawdę bardzo jakoś już wkręciło do głowy. Chyba w następnym odcinku się tam przejedziemy, bo to serio będzie miało klimat. Tylko ta czapka nieszczęsna, te wszystkie czapki nie zasłaniają im w ogóle uszu. To jest, ja nie wiem, po co czapkę nosić, że ci uszu nie zakłada, nie zatyka, przepraszam, ale no cóż, gra, taka gra. Tutaj sprawdzę jeszcze naszemu Heliosowi. Helios, jak ty wyglądasz w stroju, o Jezu, jak ty wyglądasz w stroju zimowym? A też spoko. Moglibyśmy się wybrać, kurczę. Tylko nie wiem, co ma Anubis. Anubis, ty masz jakiś normalny strój zimowy? Czy ty jesteś taki, aha, ty jesteś taki odpicowany, no to tobie trzeba byłoby strój zimowy zrobić i podejrzewam, że Flerka też, bo Flerka chyba, o Jezu, ta Italia, matko boska, Flerka chyba też masz taki, no, odpicowany. Dobra, zrobimy, nie wiem, weź kawałek, zawołaj na posiłek. A ty poczekaj, młoda, ty poczekaj. Ty pójdziesz skorzystać najpierw, bo widzę, że, o Jezus, jaki ty masz nastrój, dobrze, że masz dziś wolny. No ale fajnie się prezentujesz. Wszyscy się fajnie tutaj prezentują. Ty też bierzesz posiłek? Też bierzesz. No tylko będę musiała jej pokój teraz zrobić, bo nie wiem, czy ją tu zostawię. Nie, no może ją tu zostawię, ale gdzie najmłodsza w takim razie by siedziała? Musi być pod ręką rodziców, że tak powiem. Więc wypadałoby... myśl w wyposażeniu. Wypadałoby zrobić tutaj ten pokój. Dobra, kochani, nie patrzcie pod względem wykończeniowym na ten pokój, ponieważ właściwie postawiłam tutaj tylko i wyłącznie łóżko, żeby ona mogła spać i tyle. Samą kwestią wystroju i wyglądu tego pomieszczenia to ja się będę bawić później, no ale muszę gdzieś mieć miejsce, żeby uśpić właśnie nasze dzieciątko zwane wampirzycą Seleną, więc to jest dla niej takie idealne. Tu sobie proszę weź porcję. Czy ty sobie wzięłaś porcję? Nie wzięłaś sobie porcji. Nikt nic nie je w tym domu, jeżeli się im nie każe. Dlaczego ty jesz na zewnątrz? Cały czas mnie to denerwuje. Muszę zamknąć powrotem te drzwi, bo tutaj za każdym razem ci simowie mi wychodzą i coś tutaj się zepsuło. Chodź. Chodź, mała, nie będziesz siedziała na dworze, kiedy deszcz pada i burza jest ogólnie. Czy ty możesz z rodzicami porozmawiać? Rozmawiaj o zabawkach. Zapytaj, jak minął dzień.
Wy sobie tutaj chodźcie. Ty chodź, Kurama niech przyjdzie i zablokuje te drzwi. Ja je kiedyś odblokowałam po to, żeby mogli sobie chyba w piłkarzyki pograć. Helios z Anubisem, zablokuj drzwi dla wszystkich, ale ja nie chcę, żeby oni tutaj wychodzili. Znowu. Okej, okay. I od razu lepiej. A potem ty tutaj porozmawiasz, ty pójdziesz sobie robić te eliksiry i będziemy powoli kończyć dzisiejszy odcinek. Wprawdzie on nie jest jakiś taki nie wiadomo jaki, chociaż cały czas tak ostatnio mówię. Nie wiem, o co chodzi. Schowaj, ucz Simkę Starlight układać klocki. Tobą się jeszcze zajmiemy. Ty pójdziesz sobie na piętro, bo na piętrze masz zabawki. Obejmij, zmień imię, rozmawiaj. Opowiedz historię. Tutaj będziesz, nie wiem, obejmować, bawić się cokolwiek z tą zabawką. Anubis, jak ty się czujesz? Anubis, no powiedzmy, że czujesz się dobrze. O, jakieś minusy z córką ci lecą. Czyżbyś powoli się dowiadywał, że twoja córka jest wampirzycą? Tutaj... Weź pocztę tylko. Ale nie ma rachunków chyba. Czy są? 14 tysięcy. Ale rachunki mamy chyba zapłacone wszystkie. Ty się tutaj teleportniesz do naszej jezygi. Ja kocham to miejscowe. Magia zaklęcia. Teleport i będziesz tutaj robić dalej te magiczne rzeczy. Ta piwnica jest po prostu życiem. A może taką komnatę kamienną zrobić naszej wampirzycy Selence? Co o tym myślicie? Właściwie tutaj jest jej pokój. Możesz spać w trumnie? Możesz. Ej, to co ja się tak przejmuję? Przecież ona może w trumnie spać. Idealnie. Nic spać do trumny. Jako jedyna dostaniesz zaproszenie do piwnicy. A tutaj jakiś udawany pokój. Miej. Nie no, muszę go ogarnąć. Ogarnę go. Chciałam, żeby on był taki klasyczny, wiecie, złoto z czymś tam, ale to złoto jest takie sztumskie strasznie, wiecie, w sensie przaśne, takie żółto za żółte. Ale biedna zabawy w ogóle nie ma. Może książkę poczytasz, ale to jak się wyśpisz jako wampirzyca. Ty z mamą układasz klocki, zabawa ci idzie idealnie. Anubis, czy ty jesteś przeteleportowany? Nie. Ale teraz... Idealnie. Magia, chowańce, przyzwij chowańca. Najlepsze jest to, że Deidara akurat jest sową, a tutaj sowa... Nie wiem, mam wrażenie, że jak z sową się robi te eksperymenty, to, że szybciej idzie nam odkrywanie ich. W ciągu następnych 24 godzin cyfra 6 będzie dla ciebie ważna. Chwila, kto mówi? To się nazywa psikus. No, Anubis musi jeszcze odkryć kilka pozostałych eliksirów. Otwórz księgę zaklęć, alchemia, no 10 na 15, więc jeszcze 5 mu zostało. Kukio! Ha! A czekaj, w pokoju brata nie ma jakichś zabawek, bo ja na razie tobie nie wstawiłam, ale może coś... A może na tym sobie pograj? Nie no, ty jesteś głodna diabelnie wręcz. Tak dbam o purchlanki właśnie, weź resztki. No i pokój Seleny jest zaadoptowany dla Starlight. Czytaj Simce o imieniu Starlight do snu. Chodź Starlight, już się pobawiłaś, pora na sen. Ale to jest słodkie! Z wampirzem prosiakiem sobie rozmawia. A ja, kochani, będę kończyć dzisiejszy odcinek RWDG. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla was w opisie. Zapraszam was na kolejne odcinki. Będzie się działo. Trochę czekamy na podrośnięcie niektórych postaci. Jak Helios ogólnie już będzie nastolatkiem, to na pewno Anubis będzie go uczyć... A, niech wpadnie Kinga. Na pewno Anubis będzie go uczyć magii, także Anubis będzie mentorem Heliosa. A co ty robisz tu? Hej, hej, hej! Sio! Czy nie powinnaś tu być? Magia, zaklęcia, porażenie. Co ty w ogóle robisz w naszej... Odkryłaś tajemnicę Anubisa. Sekrety Anubisa. Idź sobie.
W ogóle będziesz dotykać nasze eliksiry? No idź stąd. No. Właśnie, zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników. Matko Boska. Ale mi zrobi. Dobra, no to Anubis może wrócić do eksperymentowania. Ja do żegnania się z wami. I właściwie to chyba tyle. Także tak. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Thank you.